Chciałem wam powiedzieć, dwa tygodnie temu Agatka otrzymała słowo odnośnie uwolnienia duchów homoseksualnych i tak, kwestia jest tego rodzaju, że chodziłem z tym dwa tygodnie, żeby ubrać cały ten temat tak dość dogłębnie, bo z duchami homoseksualnymi nie jest tak, że ja miałem kiedykolwiek pociąg do mężczyzn, nie, w ogóle mi się mężczyźni nigdy nie podobali. Ja w ogóle, nawet jakbym nie wziął tego uważałem, że Bóg jak tworzył kobietę, to miał super materiał, bo wyciągnął z dobrego materiału coś i stworzył coś lepszego, więc nigdy mnie to nie kręciło, żeby spojrzeć po prostu na faceta w ogóle. I nigdy z mężczyznami jako takimi nie miałem do czynienia, zawsze wolałem przebywać z kobietami, jakoś uważałem, że są bardziej inteligentne i nie długią w nosie, nie zgadają tego, więc uważałem, że w tym okresie czasu jest to dla mnie dobre. I ja sobie tak wzrastałem i wiecie co, pierwszy kontakt w ogóle z człowiekiem, który był gejem, miałem na studiach. Ja wiedziałem, że on jest gejem, bo mieszkaliśmy razem w akademiku, w jednym pokoju i to w ogóle generalnie przeszkadzało, chociaż był potem opowiadał konkretny i był konkretnie porąbany, naprawdę. Ale któregoś dnia, jak ja spałem, coś mi spierało po nodze i patrzę, odwracam się, a on leży i mnie dotyka. Ja powiedziałem, że jeśli jeszcze raz to zrobisz, to połamie ci kulasy. I wiecie co, wtedy zobaczyłem, jak ten człowiek uciekł, po prostu uciekł. Zobaczyłem jego zniewolenie, mimo że teraz patrzę jako wierzący człowiek, zobaczyłem jego zniewolenie, że on tego nie kontrolował, ale musiał to zrobić i że on się wystraszył po prostu autorytetu. I ja poszedłem spokojnie spać i wiedziałem, że nigdy po prostu do mnie nic nie będzie miał. Kolejną rzecz, jaką miałem, to pracując z Arturem, miałem opresję na głowę. W taki sposób, że jak spotykałem ludzi, niekoniecznie to były kobiety, ale najczęściej byli mężczyźni, że przychodziła do mnie taka rzecz, że jak przychodził klient, to miałem w głowie taką włożoną myśl, pocałuj go. I wiecie, to dla mnie była dziwna historia, dlatego że jakby ja nie spotkałem duchowości, ale wiedziałem, że to jest nie moja myśl. Widziałem, że to coś jest w ogóle nie moje, nie pochodzi ze mnie, dlatego że jeśli przychodziła taka myśl w stosunku do tego człowieka, to z automatu pojawiało się, że chyba mu się zżygał po prostu, bo jest to nie moje, centralnie jest to nie moje. I nie mogłem nad tym zapanować w sensie takim, że jest to do skontrolowania, bo to nie było kontroli i pojawiało się kiedykolwiek, tak naprawdę ktoś tam przyszedł, było to samorzutne. Ale zobaczyłem jedną rzecz, to się pojawiło w momencie, kiedy Ciebie poznałem. I tak naprawdę przez cały ten tydzień, jak myślałem nad tym, zrozumiałem jedną rzecz, że w momencie, kiedy przyszedłem do światłości, zaczęły wypływać po prostu syfy. Ja chodziłem z tym, ale to się nigdy nie uaktywniło, nigdy nie pokazało się z żadnej strony, po prostu tak sobie z tym żyłem. Nigdy nie zrobiłem też w swoim życiu nic, żeby po prostu sobie to załadować ze swojego życia. Nigdy, nigdy. Ja to po prostu z tym wzrastałem. Po moim nawróceniu, jak się nawróciłem, tak naprawdę zmieniło się wszystko, ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Dalej miałem opresję co jakiś czas na głowę i pojawiała się taka sama myśl, że pocałuj go. I w którymś momencie się wkurzyłem i powiedziałem, sam go w dupę pocałuj. I wiecie co, ja nie wiem, czy ta osoba pocałowała tego człowieka w dupę, ale nikt nie wróciła. Ale już zrobiłem to jako wierząca osoba i robiłem pewne rzeczy tak nieświadomie, ale już w autorytecie. Drugą rzecz, którą zrobiłem, ponieważ jak się nawróciłem, słuchałem Artura, co on robi ze swoją wolnością. I on powiedział taką rzecz, że jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, to złamał przekleństwa pokoleniowe. Czy on poszedł na cmentarz, tam na tych grobach po prostu uwolnił się od przekleństw pokoleniowych. Ja też poszedłem na cmentarz, ale ponieważ do drugiego cmentarza było trochę długo, więc załatwiłem to wszystko na jednym cmentarzu. I powiedziałem, że nie mam nic wspólnego z rodziną Lisieckich w ogóle. Nie mam nic wspólnego z rodziną Walewskich i jakiekolwiek inne koneksje są ze mną, jest to nieprawda, ja z tego nie chcę, odrzucam to. To jest coś takiego, wiecie, jak się przyjmuje spadek, to jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Możesz przyjąć dobre rzeczy, ale możesz przyjąć też złe rzeczy. Ja od swojej rodziny nie chciałem nic, ani dobrych rzeczy, bo wiedziałem, że przyjmę też złe, nic nie chciałem.
wtedy, jak zacząłem to robić, Duch Święty mi zaczął pokazywać w ogóle, jakie rzeczy były w mojej rodzinie. I jedną z tych rzeczy były duchy homoseksualne. Nie wiem, skąd się wzięło, ale wiem, że to towarzyszy jako, powiedzmy, mojej rodzinie i między innymi ja to w pewien sposób podziedziczyłem. Ja sobie z tym żyłem i dopiero tak naprawdę, kiedy zacząłem chodzić jako wierzący człowiek, zaczęło to we mnie odżywać. W jaki sposób? Dalej mi uciekły rzeczy w postaci opresji na głowę. Nie miałem już tego, ale te duchy homoseksualne robią z człowiekiem w ogóle całkiem inną historię. One kastrują człowieka. Ja byłem i one są molestującymi duchami. Mnie te duchy wykastrowały w ten sposób, że ja miałem mnóstwo marzeń. Ja wiedziałem, że jak spojrzę, jak kiedyś tak sobie patrzyłem, spojrzę na górę, to ta góra nie będzie na mnie przeszkodą, tylko to będzie coś do zdobycia. Ale chodząc, żyjąc sobie po prostu tutaj na ziemi, te rzeczy, te duchy, o których w ogóle nie wiedziałem, że nie istnieją, zaczęły kasować moje marzenia, zaczęły kasować moją wartość, zaczęły kasować moją decyzyjność. Ja od wielu rzeczy uciekałem też na pułapie lęku, bo się pewnych rzeczy bałem, ale pewne rzeczy funkcjonowały w wyniku duchów homoseksualnych, dlatego że ja się, słuchajcie, chciałem też podobać. Jeśli było na przykład dwie osoby i dwie osoby mówiły sprzeczne rzeczy, jedną powiedział tak, drugi tak, i ja chciałem być zarówno w stosunku do jednej osoby dobry, jak i w stosunku do drugiej osoby dobry, chociaż ja miałem swoje stanowisko. Ja wiedziałem, co jest dobre, co jest nie, ale to jest, wiecie co, to jest takie wazeliniarstwo. To też nie jest do końca wszeteczeństwo, ale te duchy homoseksualne po prostu człowieka kastrują i włazisz tak naprawdę komuś w tyłek cały czas. I ja tak sobie żyłem. Mi to mierziło, dlatego że nigdy nie mogłem zająć stanowiska w jakiejś dziedzinie życia swojego. Czy po prostu konkretnie zdecydować się, jaką żonę pojąć, czy po prostu gdzie pójść do pracy i tak dalej. Ja tego nie potrafiłem zrobić. Dlaczego? Dlatego, że te duchy po prostu ze mną żyły. I w momencie, kiedy ja znienawidziłem, to bo to, wiecie co, jak człowiek się nawraca, to dość szybko po prostu widzi rzeczy. Ja to znienawidziłem. I pierwszy strzał, jaki był, to wtedy, kiedy pogoniłem tego ducha, który opresjonował moją głowę. Druga rzecz to było złamanie przekleństwa pokoleniowego i odcięcie się całkowicie od moich przodków. A kolejną rzeczą jest zobaczenie po prostu spustoszenia tak naprawdę, jakie to poczyniło w moim życiu. I odkrywania rzeczy, bo wiecie, one odeszły ode mnie, one całkowicie ode mnie odeszły, ale ja nie wiedziałem, jakie dziedziny życia mojego zniszczyły. Ja dzisiaj sobie tak naprawdę patrzę i zajmuję po prostu z autorytetu dziedziny życia, które zostały mi zabrane. Ja sobie dzisiaj marzę właśnie o wielkich rzeczach tak naprawdę, że jestem w stanie zrobić duże rzeczy, że one mnie nie przerażają. Ja nie wiem jak, wiecie, ale to nie jest istotne, ale one mnie nie przerażają. To jest kwestia po prostu stanięcia i zobaczenia. To nie jest wstyd po prostu inaczej. Wstyd to jest chodzić z tym ścierwem. Wstyd chodzić po prostu z tym, się nie przyznać, że taka rzecz ma miejsce w życiu człowieka. Bo to wiecie, to nie chodzi o to, że człowiek, kobieta ma chodzić z kobietą albo mężczyzna z mężczyzną, tylko one robią tak naprawdę krecią robotę, a skutkiem tego jest jakiś pociąg seksualny. Mnie nigdy facet nie ciągnął. W ogóle. W moim życiu nie pojawiła się w ogóle kwestia seksualności. Nigdy. Ale te duchy zrobiły inną robotę. I chciałbym, żebyście po prostu spojrzeli w swoje życie i jeśli taka rzecz jest, pogońcie to ścierwo, bo to po prostu to jest nic. Niech się po prostu pocałują w dupę. Amen.